Pana, proszę pana, od pana, Pięć proszę lat pana, mówiłeś. że mówię panu pod Bogiem, jak Bóg na niebie, żadnego ja węgla nie otrzymałem 2 tony. Proszę, ja wiem kto to, ja wiem kto to robi, to robi Jarosław Andrzejewski, Meksykano. On mieszka pod numerem 10. I proszę pana, a telefon chcesz pan do jego? Rozdaję telefony. To bardzo proszę, ja podam telefon. Już podaję jego numer, już podaję numer. Masz pan pisać czymś? Ale czy tych 5 numerów nie można 07 podawać? Te moje na to podaję. 983 103. Tak. I to jest jego telefon. I proszę do jego zadzwonić. I on. Tak samo jak I proszę Majta pana, robiliśmy i proszę zadzwonić policję, do no. jego, zapytać się, I zobaczyli, dlaczego on się o, podpisał no, się, ekonomiczne proszę pana, za mieszkanie, mnie, o, dobra, proszę pana, mają. i dlaczego on podał swój adres, nie mój, tylko swój adres, i dlaczego on przyjął mój węgiel, I powiedział, że a nie pojechał iść na Melina, skład i sobie pijaństwo, kupić. popatrzyli, ja stałem i to było nagrywane i Proszę, na no. razie pan się I pijany nie skontaktuje byłem i i pan szczery. musi wyjaśnić tę sprawę. Proszę pana, bo to jest w roli, proszę pana, nie mojej, bo pan wysyłał węgiel, to pan powinien się dowiedzieć dokładnie, a mój adres jest na YouTubie. Paluszki co wiem. A to To na Facebooku, proszę trawa. pana, też mój adres jest podany. O, zobaczcie, to trawa Krzysztof jest. Kononowicz, ulica Szkolna 17, zapisz pan sobie. 17, kod 15640 Białystok. I ten telefon, co się wyświetlił się u pana, to też jest do mnie. I proszę pana, można do mnie dzwonić i jak coś się kogo chce pan węgiel wysłać, to mnie informować, że proszę pana, ja wysyłam czy. Proszę pana, to jest hlajtus, pijak i tak dalej. Proszę pana, to jest menel i tak dalej, proszę pana. Dobre, nie? Najlepszy towar na mieście. Ja wiem, bo wie pan co? On jest człowiek żonaty, proszę pana, a pomaga na takie pijaczki Ewy, bo to jest pijaczka. On nie ma w Krakowie tej Ewy, tylko tu w Białymstoku jest. Na naszej dzielnicy ona Dobre mieszka. było? Za Bostą ona mieszka, proszę pana. I on jej wspomaga, bo jej syn, ona nie pilnuje synów, tylko chlad, tak jak on. I on podjął się może dla niej pomagać. Razem się dogadali się, że ja mam takiego jołopa Krzysztofa, on Maluszki jest. na jego będą wysyłać, a ja będę zabierać i to ja Znajome będę ma. węgiel i wszystko oddawać. I ona powiedziała, dobrze. Dobre paluszki? No, smaczne, nie? Pycha. Bo do mnie, proszę pana, zadzwonili ludzie przedtem, też do jego węgiel przywieźli, a on o wszystko, jak węgiel do mnie przywożą, wy ludzie, nie? To odelegowuje, jak tak powiem, odsyła, odelegowuje ten węgiel do tej Ewy za most. Za most. I ona chowa gdzieś węgiel może po chlewkach, czy gdzieś, proszę pana. Nie, I wie tam pan, jest o, taki duży bunkier, wiesz, o. 5-tonowy. Tam No, jeszcze ja bardzo proszę nie, zadzwonić załadowany do był niego do końca. i proszę pana wyjaśnić tą sprawę, dobrze? Dziękuję również. Bardzo dobrze, nie? Szanowni państwo, kochani moi,
Nie wiem, czy to prawda, ale będzie zbadane wszystko od A do Z. Ale ty czasu nie masz, na nic nie masz czasu. Od A do Z będzie zbadane, czy to prawda, że węgiel od Meksykana do tej kobiety został przywieziony jakaś... 5 ton. I tak 2 tony. 2? Tak. Jeszcze brakuje tonę, to będzie 5 ton i będzie załadowany cały bunkier. I będzie widać. I będzie szufelko będzie można ładować sobie i do wiaderka i palić. To na 5 lat będzie. Ale ja nie będę miał, tylko ta Ewka będzie miała. No to... Jego. To przyjdziesz, nogi będziesz grzał. Kto? No ty. Do Ewki tej? No, jego? Tak będzie gorąco. To chyba ty pójdziesz. Razem z Meksykanem pójdziesz. Weź ty się ode mnie odczep już. To ty ode mnie odczep się. No właśnie. A nie ja. To temu trzeba... Było nagrywane. Trzeba po prostu mnie wymordować. Ja będę wiedział, gdzie ja sobie będę mieszkał. Ja wezmę zaraz komputer. Wejdę i ja... Szukałem już, gdzie można sobie zamieszkać. I ja sobie zamieszkam i... I szanowny pan... Pomacham ci za koreńko. Kochani moi, naprawdę jak chcecie wysyłać, to piszcie na mój adres szkolne 17, a nie na pijaka, narkomana... narkomana. I tak dalej, proszę pana, bo jak on już krwią żyga, a to jest prawda, bo on mnie sam raz mówił, że krwią żygałem. Na pewno tego nie słyszałem i nic, głupoty gadasz. A ja? Mi ogółem, jak ty powiedziałeś, całe te, że leżał bez kurtki, całe te i obsrany czy co, ja srał gębą. No, też mogę gadać głupoty. Ja na ten temat nie będę zabierać zdania, co ty powiedziałeś teraz. Sam powiedziałeś, twoje słowa. Nie. Twoje słowa, nie moje. Uszami leciały mi, tak żygałem. Ja nie wiedziałem, czym tam, no. Co robiłeś. Ale ode mnie, panie Wojciechu, daj mi pan spokój trochę, bo mnie już serce boli. Proszę, teraz mogę nagrać, proszę. Żeby pan Kononowicz wreszcie mnie stąd naprawdę wymordował i ja sobie pójdę. Świat. I nie interesuj się, gdzie ja będę. Jakiś dwóch jakich czarnuchów.